Czy druga odsłona fantastycznych zwierząt to magiczna przygoda godna uniwersum Harry'ego Pottera? Oto odpowiedź oczywiście bez spoilerów. Zaczynamy! Cześć, ja nazywam się Karol Gajos. Witam na kanale Popcornert, gdzie tworzymy społeczność kinomanów, rozmawiając o filmach, które kochamy. Zbrodnie Grindewalda to druga przygoda Newta Scamandera, poprzedzająca wydarzenia z serii filmów o Harrym Potterze. Historia rozpoczyna się, gdy zły czarnoksiężnik Grindewald ucieka z więzienia. Jego drogi krzyżują się z Newtem, gdy okazuje się, że obaj poszukują tej samej osoby. Nowy film, tak jak pięć poprzednich w serii, wyreżyserował David Yates, a scenariusz po raz drugi napisała sama J.K. Rowling. Pierwsza część Fantastycznych Zwierząt bardzo mi się podobała i byłem ciekaw nowych przygód Newta, ale Zbrodnie Grindelwalda to niezwykle frustrujący film pod względem fabularnym. Czy to oznacza, że mi się nie podobał? Już wyjaśniam, ale na początku chciałbym porozmawiać o jego zaletach. Jeśli tęskniliście za udaną wyprawą do świata magicznego, zbrodnie Grindelwalda wypełnione są kreatywnością i pomysłowością twórców. Tak jak w pierwszej części, wiele radości sprawiło mi samo obcowanie z fantastycznymi zwierzętami, które są przepięknie zaprojektowane. Poszczególne pomysły na sceny, projekty postaci, a nawet rekwizyty i efekty specjalne budziły we mnie kilkuletnie dziecko i ani przez chwilę nie wątpiłem w prawdziwość budowanego świata. Film jest bardzo dobrze wyreżyserowany, zagrany, a także niesamowicie zrealizowany i polecam oglądanie go w możliwie najlepszych warunkach, aby w pełni doświadczyć opowiadanej historii. Polecam zatem wizytę w imax Moim zdaniem są to najlepsze warunki do tego, żeby w pełni docenić efekty specjalne, ale także sound design i przepiękną muzykę skomponowaną przez Jamesa Newtona Howarda. Niedawno zachwyciły mnie jego kompozycje do Dziadka do Orzechów, i tutaj po raz kolejny stworzył bardzo fajny soundtrack z motywami muzycznymi, które zapadły mi w pamięć na pewno na bardzo długo. Ogólnie cała obsada wkłada bardzo wiele serca w to, żeby ożywić swoje postacie na ekranie. Eddie Redmain w roli głównego bohatera, Balansującego na skraju syndromu Aspergera po raz kolejny budzi sympatię i jest to zdecydowanie moja ulubiona rola tego aktora. Wśród nowych bohaterów, do najciekawszych należy oczywiście profesor Dumbledore, w którego perfekcyjnie wciela się Judd Law, a także Zoe Krawic jako. Szkolna przyjaciółka Newta z ciekawym konfliktem wewnętrznym. Poza efektownymi sekwencjami wykorzystującymi potencjał magicznego świata, to właśnie bardziej intymne sceny z bohaterami podobały mi się najbardziej i zaletą tego filmu jest to, że wielokrotnie wiedział, kiedy zwolnić tempo akcji do tego, żeby skupić się na emocjach głównych bohaterów. Niestety w tym filmie postaci drugoplanowych jest tak wiele, że niektórzy bohaterowie gubią się w gąszczu poszczególnych wątków i są traktowani bardziej po macoszemu. Jeśli nie widzieliście poprzedniej części, chciałbym odwołać się do jej zakończenia, dlatego ostrzegam Was przed spoilerem. Jeśli chcecie go ominąć, nie ma problemu. Znacznik czasowy znajdziecie w przypiętym komentarzu. Pierwsze fantastyczne zwierzęta w bardzo poruszający sposób zakończyły wątek Credensa, w którego wciela się Ezra Miller, a także towarzysza głównego bohatera, czyli Jacoba, i we wzruszającej sekwencji pozbawiono go pamięci. Wiedząc, że obaj aktorzy powracają w nowej części, byłem bardzo ciekaw, w jaki sposób ich postaci zostają przywrócone. Muszę przyznać, że byłem troszeczkę rozczarowany, że odbywa się to w sposób tak mało przemyślany i nonszalancki, obniżający rangę emocjonalnych wydarzeń z poprzedniej części. W obu tych przypadkach informacja jest po prostu przekazywana w dialogu i żałuję, że nie nadano ich powrotowi większego dramatyzmu. Credence nadal żyje, a Jacob jednak niczego nie zapomniał. I skoro mówimy już o dramatyzmie chciałbym przejść do największej wady fantastycznych zwierząt, chociaż seans przez większość czasu bardzo mi się podobał to opuściłem kino potwornie sfrustrowany i musiało minąć kolejnych kilka dni, żeby na spokojnie móc opowiedzieć o tym filmie. Niestety, Zbrodnie Grindelwalda jest to produkcja kompletnie pozbawiona trzeciego aktu fabuły. I oczywiście, nie mam tutaj na myśli zakończenia całej historii, bo tego się nie spodziewałem, natomiast brakowało mi jakiegokolwiek satysfakcjonującego finału. A sama akcja w pewnym momencie po prostu się urywa i to w mniej efektowny sposób niż w siódmej części Harry'ego Pottera. Szczególnie jest to z perspektywy głównego bohatera, który od pewnego momentu filmu. Po prostu stoi i nic nie robi, i tylko przygląda się temu, co robią postaci drugoplanowe. Wydaje mi się, że nie podejmuje de facto żadnej decyzji i wszystko, co dzieje się na ekranie, jest pozbawione jakiegokolwiek jego wpływu. A to przecież jest jego historia, i to właśnie jemu kibicujemy przez większość filmu. Emocjonalny finał jednego z najważniejszych wątków sprowadzony jest do retrospekcji dwóch postaci drugoplanowych, z czego jedna kompletnie nas nie obchodzi, a sam główny bohater jest w tej scenie, natomiast natomiast równie dobrze mogłoby go tam nie być. W pewnym momencie wprowadzony jest bardzo ważny element fabuły, który byłby okazją dla głównego bohatera do tego, żeby się wykazał, żeby miał w trzecim akcie jakąś misję. Natomiast wątek ten jest niestety zmarnowany i oddelegowana jest do tego postać trzecioplanowa, jeśli nie czwartoplanowa. Ostatnie pół godziny filmu zamiast dostarczyć emocjonujący finał, skupione jest na tym, żeby przekonać nas jak fajna będzie trzecia część filmu, ale w taki sposób, jakby w Imperium kontraatakuje wyciąć starcie Luka Skywalkera z Darthem Vaderem, a z Avengersów końcową bitwę z Thanosem, a główni bohaterowie zamieniliby z nim de facto jedno zdanie. I otwierająca film sekwencja ucieczki buduje go jako ciekawego antagonistę, natomiast tutaj również jego potencjał nie jest wykorzystany. Bardzo lubię filmowych przeciwników, chociażby tak jak wspomnianego Thanosa, którego punkt widzenia jesteśmy w stanie zrozumieć. Stosowana przez Grindelwalda retoryka może faktycznie wydawać się pociągająca. Natomiast na samym początku filmu złoczyńca robi dwie rzeczy, które kompletnie jej zaprzeczają. Szkoda, że twórcy nie zdecydowali się, żeby utrzymać prawdziwe intencje Grindewalda w tajemnicy, ponieważ byłaby to postać o wiele bardziej intrygująca. Można było też oczywiście pójść z tą postacią w drugą stronę i pokazać go jako kogoś absolutnie złego i absolutnie fascynującego w swojej nikczemności. I tak jak wspomniałem, pierwsze pojawienie się Grindewalda, czyli ucieczka z więzienia, jest świetnie zrealizowane. I pokazuje jego potencjał. Natomiast, jak na film pod tytułem Zbrodni Grindelwalda. Przez większość filmu później ani nie wykorzystuje magii, ani de facto nie popełnia żadnych zbrodni. Zamiast skupić się na Grindelwaldzie, film co chwilę wprowadza nowe postacie drugoplanowe, rysując ich jako złoczyńców, z którymi prędzej czy później dojdzie do jakiegoś starcia, do którego nigdy nie dochodzi. Jak chociażby w przypadku Wiedźmy, nienawidzącej Mugoli, która wygląda jak zabójcza Mary Poppins, albo nienawidzącego Newta, wysłannika ministerstwa. Po bardzo dobrej ekspozycji pojawiają się w jeszcze kilku scenach Natomiast w pewnym momencie kompletnie znikają z ekranu. Rozumiem, że te postaci wrócą w kolejnej części filmu i na pewno będą miały jakąś rolę do odegrania, natomiast każda minuta filmu ma znaczenie. I z perspektywy tej fabuły. Czas spędzony z nimi jest po prostu zmarnowany. Mam również wrażenie, że w tym wszystkim gubi się także miejsce akcji, czyli Paryż. W poprzedniej części Fantastycznych Zwierząt świat magii Nowego Jorku był bardzo dobrze zarysowany i specjalnie pokazano jego różnicę od tego w Wielkiej Brytanii. Tutaj jednak ta szansa nie jest wykorzystana i o ile kilka razy ktoś mówi coś po francusku i w szerokich planach widzimy znane miejsca turystyczne, to de facto wydarzenia filmu mogłyby mieć miejsce w dowolnym innym miejscu. Mieście na świecie. Równie duży niedosyt, ale tym razem w pozytywnym znaczeniu pozostawia postać Dumbledora. Jak wspomniałem wcześniej, Jude Law jest perfekcyjnie dobrany i niezwykle charyzmatyczny w tej roli. Sama postać jest bardzo ciekawa, natomiast fakt, że marketing w dużym stopniu był oparty na tej postaci, część z Was może być rozczarowana marginalną rolą, którą ma do odegrania w tym filmie. Jego udział ograniczony jest przede wszystkim do scen ekspozycyjnych, wprowadzających nowe wątki fabularne bądź Popychające fabułę do przodu, natomiast nie bierze on czynnego udziału w akcji. Podsumowując, zbrodnie Grindelwalda byłyby świetnym filmem, gdyby tak jak pierwsza część, stanowiąc część większej całości, był jednocześnie satysfakcjonującą i zamkniętą przygodą. Absolutnie nie mam nic przeciwko seriom filmowym czy sequelom, ale bardzo lubię, jeśli film jest filmem. A nie tylko odcinkiem serialu. Mam nadzieję, że jeśli kolejny film z serii powstanie, to będzie bronił się jako autonomiczna część cyklu, a nie tylko zapowiedź czwartej części, będącej z kolei zapowiedzią piątej części. Słuchajcie, nie chcę też, żebyście źle mnie zrozumieli. Mimo chaosu fabularnego i zmarnowanego potencjału pod wieloma względami, Fantastyczne zwierzęta są bardzo ciekawym i przepięknie zrealizowanym filmem. Wiele elementów budziło podziw, i jeśli jesteście fanami uniwersum Harry'ego Pottera, możecie śmiało podnieść sobie ocenę o jeden, ponieważ wiem, że dla Was będzie to pozycja obowiązkowa. Ode mnie jednak otrzymuję mały popcorn. Pamiętajcie jednak proszę, że nie wszyscy zdążyli jeszcze zobaczyć ten film, dlatego wpisując w komentarzu szczegóły fabuły, poprzedzajcie go określeniem spoiler i dwoma enterami, tak żeby przez przypadek ktoś nie zepsuł sobie przyjemności z oglądania filmu. Koniecznie także dajcie znać w komentarzu, która część przygód Harry'ego Pottera jest waszą ulubioną i dlaczego. Jeśli ja miałbym wybierać, to wahałbym się między trzecią wyreżyserowaną przez Alfonso Caurona, a czwartą wyreżyserowaną przez Mike'a Newella, ze względu na to, to, że są one dla mnie najbardziej emocjonujące i wkraczające w stopniowo w dojrzałość. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału PopCorNert, na którym rozmawiamy o filmach, które kochamy, a także do dołączenia do naszej dyskusji na fanpage'u Popcornert na Facebooku. To wszystko na dzisiaj. Ja nazywam się Karol Gajos i jestem nerdem, ale jestem z tego dumny. Do zobaczenia w kinie. Pa! pa!